jestem lekarzem stomatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, a w klinice A2 zajmuję się estetyką uśmiechu i szeroko pojętą stomatologią estetyczną. Pacjenci, którzy do nas trafiają przed finalną pracą, muszą mieć wykonany plan leczenia i odbywa się to na bezpłatnej wizycie konsultacyjnej. Czasami ten efekt końcowy musi być poprzedzony leczeniem ubytków, wybielaniem zębów, czy też wizytą u ortodonty lub chirurga. I wszystkie te etapy leczenia zapewniamy pacjentowi w naszej klinice. Jeśli chodzi o odbudowę naszego wizerunku i naszego uśmiechu, proponujemy pacjentom zazwyczaj dwa rodzaje uzupełnień. To są licówki pełnoceramiczne i korony pełnoceramiczne. Licówki pełnoceramiczne proponujemy pacjentom, którzy mają w miarę zdrowe uzębienie, chcą tylko zmienić kolor zębów, wydłużyć lub skrócić korony zębów, zamknąć diastemy, no ewentualnie zmienić troszeczkę układ zębów w łuku. Nie nadają się te uzupełnienia protetyczne dla pacjentów, którzy mają wady zgryzu, którzy posiadają parafunkcję lub chorują na bruksizm. Dla takich pacjentów są przewidziane drugie uzupełnienia protetyczne w postaci koron pełnoceramicznych. Możemy je zaproponować pacjentom, którzy mają duże ubytki próchnicowe, ogromne wypełnienia, rotacje zębów lub też wychylenia zębów w zakresie przedniotylnym. Dlatego, że korony pełnoceramiczne dają nam o wiele więcej możliwości ustawienia zębów w łuku. Możemy wychylać, przechylać zęby, możemy niwelować stłoczenia, możemy wydłużać korony, skracać, także czasem możemy spełnić po części oczekiwania pacjenta i sprostać jego marzeniom o tym pięknym, naturalnym uśmiechu. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z bezpłatnej wizyty konsultacyjnej i dowiedzieć się, jakie są etapy i jak to wszystko wygląda i jak może spełnić to swoje marzenie o pięknym, białym, naturalnym uśmiechu, zapraszamy do kliniki A2. Zawsze tutaj na Państwa czekamy i bardzo chętnie w każdym momencie pomożemy, doradzimy i zaopiekujemy się każdym pacjentem.